Witam na konferencji Pomyśl o Polonii Bolonia Środa. Na początku o komentarz poproszę trenera dużych gości, pana Tomasza Dłużyka. Następnie tutaj chciałem pogratulować zwycięstwa. Myślę, że mecz mógł się połować do zasięgu, padło dużo goli i też w dosyć dramatycznych okolicznościach. Myślę, że nasz zespół w pierwszej połowie przespał część gry, co zaowocowało stratą dwóch goli. W drugiej połowie szybko zrobił gol. Mieliśmy zadanie w przerwie, żeby jeść tego gola zdobyć, co może spowodować, że nam się wynieść punkty i byliśmy tego blisko. Niestety jeden z naszych zawodników minął dnia i w trywialny sposób sprokurował rzut karny, no ale wygrywamy wszyscy, przegrywamy wszyscy dobrze. Zawodnik Mateusz Roszak, jak to wyglądało z perspektywy boiska, to dzisiejsze spotkanie? Jeśli chodzi o mecz, no to są zadania, nie wiem, czy to było zadowolone. Natomiast jeśli chodzi o głowę, to ten, jak wspomniałem, przestrzelony gol, trochę na takie nie wierzyliśmy, że nie możemy to wyszedć. Bo walczy też o utrzymanie. Tak pan powie, jak pan określa, jak to się może skończyć, powiedzmy coś o tej lidze, bo jest reforma, doświadczamy tej reformy. Jaki jest poziom tej ligi? No, co pan sobie sądzi o tej rywalizacji trzecioligowej takich zespołów jak? Czy ten sezon, zwłaszcza parę, pokazuje, że każdy może wygrać z każdym, każdy może z każdym przegrać. W żadnym praktycznie meczu nie ma jednoznacznego faworyta, jest wiele niespodzianek, czasami zdarzają się też sensacje. Co do poziomu jest przez to bardzo wyrównane, także że na pewno walka zarówno o awans do drugiej ligi, jak i o utrzymanie w trzeciej będzie trwała do samego końca i całkiem możliwe, że ostatnia kolejka będzie decydowała o tym, kto w tej lidze się utrzyma, a kto nie. No, dodatkowo smaczku do tej rywalizacji na pewno dodaje też sytuacja, która się dzieje w drugiej lidze i też musimy brać pod uwagę wyniki nie tylko naszej tutaj ligi, ale też tego, co się dzieje w poziomie. Dobrze. Tyle proszę pan. Michałowi Bohaterowi ostatniej akcji on tam Bohater w ostatniej akcji, Gałuszałek. Ten karny miał tak wyglądać. Widziałeś, że strzelacz, tak? Troszeczkę się zasugerowali podpowiedziami tutaj kolegów z Polonii, bo głośno dawali znać bramkarzowi, że strzelaj w ten. Troszeczkę właśnie tym się zasugerowałem, że pójdzie w swój prawy. Delikatnie skierowałem piłkę w przeciwną stronę i na szczęście wpadłem. A co do przebiegu jeszcze spotkania, jeśli mogę, to gratulacje przede wszystkim wyniku, bo teraz punktu potrzebujemy jak tlenu. Poza tym gratulacje pierwszej połowy, jeśli chodzi o grę. W szatni chyba troszeczkę się zrzemnęliśmy, bo na drugą połowę można powiedzieć, że nie wyszliśmy. Do momentu straty drugiej bramki nie biegaliśmy praktycznie wcale. Dostaliśmy na 2-2, dopiero można powiedzieć, się obudziliśmy. Na szczęście udało się wygrać to zwycięstwo w gólach, w mękach, ale cieszymy się z 3 punktów. Telefon Dewan Wankusz. Pierwsze komplet punktów na Borku Wiosną. To na pewno dało nam trochę odlegu i taki optymizm. Proszę. Myślę, że trzeba, podsumowując całe spotkanie, zacząć od tego, taki trener gości powiedział, że początek meczu szczególnie, ale w zasadzie cała pierwsza połowa
należała zdecydowanie do nas. Ja zwrócę uwagę na dwie sytuacje, kiedy zanim uderzyliśmy bramkę na 1-0, najpierw Patryk Pytlak po dośrodkowaniu, gdyby zachował się tak jak zawodnik gości przy bramce na 2-1, no to byśmy już prowadzili 1-0 w 5-6 minucie. Za chwilę Joshua ma sytuację na 8 metrze, bramkarz obrony też uderza fatalnie. I tak naprawdę już powinniśmy prowadzić po tych dwóch sytuacjach. Ja ciągle powtarzam, że taka jest różnica w tej chwili, w tej trzeciej lidze między nami a innymi zespołami, że przeciwnik ma sytuację, no wykorzystuje. Musimy mieć 10 sytuacji, żeby strzelić bramkę. No dzisiaj trochę mniej tych sytuacji było potrzeba. Niemniej jednak uderzamy w końcu tą swoją bramkę, uderza Słowiński, jest 1-0, za chwilę poprawia balogun i to był taki moment, gdzie można było pokusić się o dobicie przeciwnika, bo faktycznie stanęli przed moment i poszukać tej trzeciej bramki. No my dotrwaliśmy do przerwy z wynikiem 2-0. I tak jak trener mówił, to było do przewidzenia, tak się gra po prostu w piłkę. Jeżeli przegrywa 2-0, nie masz nic do stracenia jeszcze na wyjeździe, musisz się rzucić, poszukać tej bramki kontaktowej. Ja z kolei odwrotnie przestrzegałem przed tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. I założenie było proste, przetrzymać pierwsze 10-15 minut drugiej połowy, żeby troszeczkę przeciwnika wyciągnąć wyżej i spróbować poszukać tej kontry i tej bramki, która by praktycznie załatwiła spotkanie. Niestety tak się stało, trzecia minuta, tracimy już bramkę po właśnie zachowaniu takim, jak wspomniałem, że Patryk Pytlak powinien się zachować i robi się 1-2. A też z doświadczenia i z życia piłkarskiego wiem, że tak naprawdę wynik 2-0 to jest jeden z gorszych wyników, bo jeżeli dostajesz bramkę kontaktową na 2-1, wkładają się nerwy, już ta gra nie jest tak płynna, jak powinna być i sytuacja dokładnie dzisiaj pokazała to. Polonia Środa utrzymywała się dużo przy piłce, nękała nas dośrodkowaniami w pole karne, gdzie było sporo zamieszania. Po jednym z rzutów wolnych też no, sytuacja prosta piłkarska, tak jak się gra w piłkę, cały świat dzisiaj uderza tak. Piłki wystarczy z tego fragmentu boiska trafić piłką światło bramki i jest duże prawdopodobieństwo, że ta piłka wpadnie, nawet jeżeli nikt nie dotknie. No dzisiaj boleśnie moi zawodnicy przekonali się o tym, że miałem rację, zrobiło się 2-2. Mało tego, tak naprawdę gra była bardzo wyrównana, bardzo twarda i to mało kto chyba wierzy w końcówce, że jesteśmy w stanie jeszcze pokusić się o tą bramkę decydującą, dającą nam 3 punkty. Po raz pierwszy chyba w tej lidze dopisało nam szczęście, a pecha miał zawodnik gości, który w wyskoku po dośrodkowaniu w pole karne trącił piłkę ręką. Cieszę się też, że sędzia nie wahał się wskazać już w doliczonym czasie na rzut karny, odgwiznał ten rzut karny, bo wielokrotnie było tak, że jak sytuacja jest w takim końcówce meczu przy takim napięciu, no to sędziowie to puszczają. No i ogromne brawa dla Michała, który zachował zimną krew, wykorzystał ten rzut karny, dał na wiele radości, 3 punkty zostaje w tym worku. Te punkty nie ma co ukrywać przed meczem, wszyscy wiedzieliśmy, że są nam potrzebne jak tlen. W tej chwili mówienie o tym, że Polonia Środa gra utrzymanie, my gramy utrzymanie. No Polonia Środa na dzień dzisiejszy ma 7 punktów więcej od nas, mieli 10 tych punktów więcej. Także to jest przewaga dosyć spora, zostaje 8 meczów do końca i na pewno mogą dużo spokojniej grać, ale nie naszym problemem jest zespół Polonii Środa. Ja mogę tylko pogratulować trenerowi, że w tej rundzie weselnej spisujecie się według mnie kapitalnie, bo seria 6 meczów bez porażki o czymś mówi i tego wam gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych meczach. No nam te punkty pozwoliły na to, że zbliżyliśmy się do 2 zespołów na 3 punkty i tych 8 wiele jeszcze zostało. Mam u siebie niektóre mecze takie, które powinniśmy rozstrzygać na swoją korzyść, mamy gdzie tych punktów szukać, ale zgadzam się, że powinien trenera. Liga jest tak wyrównana, że w każdym meczu może się wszystko wydarzyć i dzisiaj dzielenie włosów na czworo, kto awansuje, kto spadnie, myślę, że nikt nie powinien się tego podejmować i pokusić. Trzeba się cieszyć tym, co było, patrzeć w przód i ja tylko życzę zawodnikom, żeby to skutecznie finiszowali w tej lidze i żeby zapewnili status trzeciej ligi dla Lęborka, aczkolwiek u nas, ja to ciągle podkreślam, zadziało się to wszystko zbyt szybko, bo myśmy jeszcze 2 lata temu i o tym nie wolno nam zapominać, spadaliśmy z 4 ligi. Jesteśmy w tej chwili w trzeciej lidze na poziomie takim po reorganizacji, gdzie można mówić o małej drugiej lidze nawet. Także jest to trudne dla nas, ale dla wszystkich innych zespołów. Gramy teraz ze sobą Środa, sobota, bo nie Puchar Gól i wcześniejsze mecze w środę. My gramy teraz sobotę w Olinie. Czy osoby takiej kondycyjnej wytrzymamy to taki maraton piłkarski? Podstawowa kwestia to jest właśnie regeneracji, ale też i urazów. No, bardzo żałowałem, że na ostatniej minuty musiałem już do szeregu Loguna zwiąć, bo już na drugą połowę prosił o zmianę, jak wychodził, bo
narzeka na kolano, jakiś uraz nam się znowu wkradł. Spojrzeć na nas zespół, sporo urazów, mamy sporo kontuzji i zawodnicy, którzy przyszli do nas nowi, też byli po kontuzjach, potrzebują czasu, żeby do tego dojść. Granie takim systemem, granie tyle meczów, jak chociażby Kajca w większości grał w całości te spotkania, no to widać, że brakuje troszeczkę siły i oczywiście to jest dla nas trudny okres, ale my nie możemy na to patrzeć, musimy szukać punktów w każdym spotkaniu, a że jest to możliwe, to zespół prowadzi się na najlepiej pokazuje. Też tak, przepraszam, że tak może wchodzę w wasze podwórko, ale pamiętam dwa pierwsze spotkania, które przegraliście i wszyscy już na miejscu tam krzyczyli, krzyczeli, że czwarta liga, a jednak pokazaliście, że potraficie grać w piłkę, potraficie wygrać z najlepszymi, także myślę, że akurat wy o byt możecie być zupełnie spokojni, bo to, co zostało do końca sobie nagracie. Ja bym chciał pójść waszymi środkami od tego spotkania i żebyśmy my teraz serii nie zdobyli jeszcze ze 3, może 6 punktów, jakby się udało. To by nam dało taki spokój i myślę, że byśmy doszukowali do tego środka tabeli i wtedy faktycznie do końca, do ostatniej kolejki będzie walka o to, kto się utrzyma.